Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam 386 Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają na YouTubie, którzy słuchają w formie podcastów czy MP3, która jest zawsze załączona. W ogóle widzę, że tych MP3 coraz mniej pobieracie, bo tu mam takie statystyki i to jest tam kilkanaście, powiedzmy, na odcinek. Zostawiam tą formę nadal, mimo wszystko, nie jest to dla mnie jakaś tam większa robota, ale widzę, że systematycznie coraz mniej jednak osób pobiera te MP3 i woli chyba zdecydowanie podcasty. Tym bardziej, że jedno i drugie jest, powiedzmy, za darmo, w sensie po prostu klikasz i leci. MP3 o tyle fajnie, że po prostu sobie można pobrać, chociaż podcasty też można pobrać, żeby sobie posłuchać. Temat przewodni chyba żadnego nie ma. No, dzisiaj po prostu Q&A się pojawia później, bo nagrywam w sobotę przed 11:00. Wczoraj byłem na szczepieniu. Jest ok dla zainteresowanych. Ja się szczepiłem Pfizerem pierwszą dawką i ręka boli normalnie. Przynajmniej mam potwierdzenie, że dostałem szczepionkę, bo samo ukłucie było właściwie niewyczuwalne. Znaczy, nie wiedziałem nawet, kiedy pani zrobiła szczepienie, więc jest GITES i się bardzo, bardzo cieszę. Dla mnie to jest taki, powiedzmy, news tygodnia właściwie. Okej, okay, nie Falkeusz. Cześć Robercie. Czy dostrzegasz gołym okiem różnicę między Dynamic AMOLEDem a Super AMOLEDem? Według mnie można to dostrzec. Wiesz co, no, można dostrzec na pewno po płynności, tak? No bo jednak te Super AMOLEDy od momentu, kiedy są 120 Hz, to one się nazywają Dynamic AMOLEDy. Natomiast jeżeli chodzi o statyczne obrazy, no pewno można, no widać, że jest trochę może bardziej, jakby większa skala, jeżeli chodzi o dynamikę obrazu, w sensie ładniejsze są jeszcze czernie, bardziej wyraziste kolory, troszkę jaśniejsze są wszystkie biele. To jest, no, jakbym miał zaklejone telefony, powiedzmy tylko wycinki ekranów i powiedzmy te same obrazy, w sensie, że nie mógłbym rozpoznać po wersji, powiedzmy, Androida, jeżeli chodzi o Samsunga, to myślę, że praktycznie nie do zauważenia. Znaczy, mając obydwa siebie wyświetlacze, pewno zauważysz, który jest delikatnie lepszy. Natomiast jeżeli miałbyś tak na przykład wrócić, korzystać z jednego urządzenia przez jakiś czas, później drugi, po tygodniu na przykład, i nie wiedząc, jakie są telefony, pewno jest to niezauważalne. Czemu według ciebie Apple nie chce zastosować nawet w najdroższych iPadach OLED-a, tylko zastosowali jeden z rodzajów ekranu LCD, z tą różnicą, że z diodami mini LED? Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że mini LED jest też przyszłością pod wieloma względami. Jeżeli chodzi o LEDy, mamy takie duże ekrany, tak, i to wyżej odświeżane, i to w telewizorach, chociaż oczywiście są to inne panele, ale mamy na przykład w tabach S7 Plusie, mamy duży ekran wysoko odświeżany o dużej przekątnej, więc nie jest to problem. Będzie słychać samolot, który leci jakiś nad nami. Można też, może też być słychać jakieś ptaszki, bo zalęgły mi się i słyszę, że tam są małe, więc za to przepraszam z góry. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że może chcą się uniezależnić od jednego dostawcy. Ciężko powiedzieć. Nie znam, powiedzmy, przyczyny. Nie będę zmyślał, nie będę udawał, że coś tam wiem, bo nie zdaję sobie z tego sprawy. Może jakaś ta technologia jest bardziej przyszłościowa z ich punktu widzenia, może nie chcą przy tak dużych wyświetlaczach mieć OLEDów, może jest to droższe w produkcji czy w zakupie. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę, nie wiem. Natomiast no, faktycznie przez długie lata mieliśmy po prostu LCD, jeżeli chodzi o iPady. Jeżeli chodzi o iPady Pro, no to przez jakiś okres czasu, tam powiedzmy 2 lata do tyłu, a pierwszy chyba ten 120 Hz się pojawił w 2018, to nie było po prostu jeszcze ekranów AMOLEDowych 120 Hz. Piotr, co myślisz o zaloguj się przez Apple? Podobno Apple chce zrobić w Apple Music jakoś... Dobra, to chyba jest kilka pytań. Jeżeli chodzi o zaloguj przez Apple, korzystam chyba w dwóch aplikacjach. W Parcel, takiej aplikacji do śledzenia paczek, i gdzieś jeszcze. Uważam, że spoko. Fajnie, że można po prostu jednym kliknięciem załatwić rejestrację, nie trzeba nic więcej robić. Jakby usługodawca czy też producent aplikacji nie zna mojego maila, jakby oryginalnego, nie może mi wysyłać spamu. Bardzo fajne, szczególnie do takich aplikacji, które na przykład instalujemy tylko na chwilę. Powiedzmy, dziś jesteśmy na wyjeździe, chcemy zarejestrować się, bo są jakieś tanie taksówki, albo są jakieś hulajnogi tanie do wypożyczenia,
albo jesteśmy w jakiejś knajpie, gdzie wymagana jest jakaś rejestracja. Można to zrobić szybko, bez jakiegoś potwierdzenia mailem, tak dalej. Spoko, uważam, że to jest fajne. Pod tym względem, jeżeli nie chcemy dłużej gdzieś tam zostać z jakąś aplikacją, a nie chcemy też naszych danych udostępniać, więc uważam, że to jest ok. No i fajnie, gdyby było to i na witrynach, bo w niektórych jest, i w aplikacjach jak najszerzej, no bo nigdy nie wiadomo, z jakiej aplikacji będziemy musieli nagle gdzieś tam korzystać. A jeżeli okazuje się, że z jakiejś aplikacji musimy korzystać, no to ten proces rejestracji oczywiście nie jest jakiś trudny, bo to jest tam potwierdzenie maila i tak dalej. Ale wypełnienie tych wszystkich danych chociażby na telefonie już trochę zajmuje, a tu po prostu klikasz sobie jeden przycisk, zaznaczasz, które rzeczy chcesz udostępnić, a których nie chcesz i właściwie koniec, jesteś zalogowany, już zarejestrowany w aplikacji i to jest spoko. Podobno Apple chce zrobić Apple Music jakoś hi-fi, co o tym myślisz? Im wyższa jakość, tym lepiej, natomiast ciężko mi powiedzieć, no bo ich ten kodek jest taki dość specyficzny na tyle, że on nie pozwala na przesyłanie takiego bezstratnego dźwięku, więc nie wiem, jak to rozwiążą. No zobaczymy, no zostają w tyle gdzieś tam w porównaniu do Spotify, do Tidala, do Deezera. A myślę, że im tutaj jednak trochę brakuje. Jeżeli ktoś, komuś zależy powiedzmy głównie na jakości dźwięku albo chce słuchać tego gdzieś więcej niż na telefonie, to jednak idzie w inną stronę. Co nie zmienia faktu, że no dla mnie wystarczy. Ja nie jestem jakimś melomanem i dobrze o tym wiecie. Dla mnie ta jakość muzyki, która jest w zupełności, jest wystarczająca. Oczywiście słychać różnicę, że na przykład na Tidalu, gdzie też mam co jakiś czas jakieś tam promocje, więc sobie aktywuję na przykład na pół roku, to no to ta jakość jest lepsza tych dźwięków, szczególnie powiedzmy na tym samym telefonie czy na tym samym komputerze to słychać. Czyli na iPhone'ie i słuchawkach AirPods Pro będzie słychać, że jest lepsza jakość? Tego nie wiadomo. No myślę, że jakoś to rozwiążą. Może pewno zmienią kodeki albo coś takiego. Jeżeli chodzi o przesyłanie, no muszą dopasować wszystkie sprzęty, głośniki i pewno, no bo głośniki HomePody odtwarzają Apple Music i słuchawki, i telefony i tak dalej, więc no nie wiem, jakoś muszą to zaimplementować. Nie sądzę, żeby po prostu jakość dźwięku w przesyłanym kodeku została taka sama, pomimo tego, że jakościowo dźwięki będą lepsze. Której mapy używasz? Apple Maps czy Google Maps? I która twoim zdaniem jest lepsza? Powiem tak, na ogół korzystam z Google Mapsa, uważam, że są lepsze po prostu, jeśli chodzi o ilość tych punktów POI, o adresy, o aktualizację danych, o korki, pod każdym właściwie względem. Tym bardziej, że od większości znajomych, jeżeli gdzieś tam albo od kogoś dostaję, albo gdzieś na stronie jest jakiś adres, to po prostu automatycznie to przekierowuję do Google Mapsów. Nie miałem tak, żeby mi Google Maps kiedyś zawiodły, żeby po prostu coś tam nie poszło, żeby gdzieś tam wyprowadził mnie w pole. Z Apple Maps korzystam tylko w kalendarzu. W sensie, jak dodajesz w kalendarzu sobie jakiś tam, nie wiem, powiedzmy coś, jakieś wydarzenie czy jakieś spotkanie, to jak wpisujesz tam adres, to ono automatycznie po kliknięciu przekierowuje cię do Apple Maps. I to właściwie tyle. Ale w innych jakby sytuacjach nie korzystam. No jeszcze przy znajdowaniu powiedzmy urządzeń teraz z AirTagami, z AirTagami czy ze sprzętem, który mamy, to też jest w oparciu Apple Maps. Wymieniłem iPhone 11 na 12 Pro Max. Powiem, że trochę się obawiałem, że jego rozmiar, ale jak się okazało, ten rozmiar jest dla mnie ok. To jest kwestia indywidualna. Trzeba się przyzwyczaić, trzeba sprawdzić. Oczywiście ciężko powiedzieć po jakimś krótkim kontakcie w sklepie, czy ten rozmiar jest ok, czy nie, bo to inaczej wypada, jeżeli chodzi o takie codzienne korzystanie. No, najlepszym rozwiązaniem jest zawsze kupowanie przez sieć. Mamy 14 dni, w 14 dni jesteśmy w stanie, powiedzmy, określić, czy ten rozmiar jest dla nas dobry, czy też nie, i wtedy zdecydować. Piotr, siemka, myślisz, że opłaca się jeszcze kupować Note 10+, bo wreszcie jest w jakiejś rozsądnej cenie i czy on obsługuje zwykłe przejściówki, na przykład jack, czy trzeba jakieś oryginalne, bo nie cierpię słuchawek Bluetooth. Zacznę od końca, na pewno trzeba mieć aktywną, w sensie nie może być pasywna, taka zwykła. W Samsungach to nie działa, w Pixelach też to nie działa. W ostatnich telefonach, jeżeli już kiedyś tam były, w HTC też nie działało. Niestety muszą być te aktywne przejściówki. Można je kupić, one kilkadziesiąt złotych kosztują dosłownie, więc to nie jest jakiś tam powiedzmy duży koszt względem całego telefonu, ale jednak trzeba zwrócić uwagę, że musi być to przejściówka aktywna. Z tego co pamiętam, to te od Xiaomi też działały, ale nie wszystkie. Tu był jakiś problem. Pamiętam, że kiedyś to testowałem i na któryś mi słuchawki nie chciały działać. Na to zwracam uwagę.
tym bardziej polecam znowu zakup przez Neta, żeby kupić kilka i najwyżej ewentualnie zwrócić, jeżeli coś tam będzie nie tak. Odnośnie Galaxy Note'a, no może to być przedostatni, powiedzmy, z przedstawicieli, nie wiadomo, czy w tym roku będzie w ogóle Note. Ja myślę, że telefony są bardzo ładne, nadal myślę, że nadal będą śmigały bardzo dobrze. No minus jest tego taki, że one są na Exynosie mimo wszystko, chociaż no powiedzmy, jeżeli jesteś typowym użytkownikiem, nie powinno to mieć jakiegoś większego znaczenia. Z drugiej strony no szkoda, że są też warianty na Snapdragonie, bo to zawsze gdzieś tam trochę boli, że nie mamy jakby tego najważniejszego, najlepszego procesora, który jest dostępny powiedzmy dla danego modelu, tylko nie u nas w kraju, nie na naszym rynku. Ale ogólnie uważam, że telefony nadal bardzo ładne, większość tych takich głównych funkcji, jeżeli chodzi o rysikowe, są, czyli te zdalne gesty w powietrzu, robienie zdjęć, korzystanie jako PowerPointa, przewijanie galerii, na przykład jeżeli podepniemy gdzieś tam telefon do jakiegoś monitora. Więc jeżeli myślisz o rysiku w tym kontekście, to spoko. Natomiast ja zwracam uwagę i zawsze o tym będę mówił, tak samo jak w recenzjach, tak każdy, jak ktoś się pyta o Note'a, ja bym się zastanowił, jeżeli wiesz, że będziesz korzystał z rysika, to spoko, bo na pewno wykorzystasz go i będziesz się z tego cieszył. Natomiast jeżeli nie jesteś do tego przekonany i masz obawy, że po tygodniu przestaniesz korzystać z rysika, nie lubisz odręcznego pisma i tak dalej, jakiegoś rysowania, nie są to rzeczy takie powiedzmy priorytetowe, pewno bym szukał odpowiednich esek albo z tego samego roku, albo nowszych, no bo mogą być tam w podobnej cenie, biorąc pod uwagę, że jednak urządzenie no gdzieś tam może być jakieś promocje, albo akurat tak, Note rzeczywiście już myślę, że no długo też nie będzie już na rynku, mając na uwadze, że na przykład Note 9 już bardzo ciężko kupić gdzieś tam jako nówkę sztukę. Więc na pewno bym sprawdził to, czy znaczy uzmysłowił sobie, czy potrzebujesz na pewno rysika, bo no mam znajomych, którzy kupili Note'a, bo był super, bo on w ogóle fajnie wygląda, bo zawsze jest trochę bardziej prostokątny niż S-ki. I okazało się, że nie korzysta z rysika i mówi, że mógł w sumie brać S-kę, nawet nowszą, dołożyć trochę. Miałby jakby no generacyjnie telefon o rok młodszy, tak? Więc i dłuższe wsparcie i pewne poprawki i tak dalej. Tycior, witam. Spotkałem się ostatnio na pewnej grupie na Facebooku z dość dziwną sytuacją. Dosyć często zmieniam telefony, średnio co 2 miesiące. O kurczę, zazdro. Od najmłodszych lat pasjonowało mnie mobilne urządzenie. Bawiłem się na oprogramowanie, naprawiałem znajomym sprzęty itp. Ale do rzeczy. Wystawiłem na Facebooku na sprzedaż 12 mini 256. Ludzie zaczęli pytać, czemu go sprzedaję, bo odpisałem, że kupiłem Redmi Note 10 Pro. I zwyczajnie nie potrzebuję dwóch smartfonów. No i zaczęła się jazda, że jak to zmienia flagowca na budżetowca, no to nie jest budżetowiec, ale średniak. I to z Androidem, że jest mnie normalny, że zabraknie mi miejsca i inne argumenty. Jeden użytkownik zaczął mnie nawet wyzywać, gdy odpisywałem, że jestem świadom tego, co robię i nie pierwszy raz zmieniam flagowca na średniaka i nie widzę w tym problemu, ale inni widać już tak. Sam zajmujesz się tym zawodowo, ale prywatnie byłbyś w stanie zmienić flagowca na średniaka, pomijając ekosystem. Czy jednak uważasz, że tak samo robię błąd? Pozdrawiam i sorry, że tak długo. Spoko. Czy powiem tak, jeżeli mówisz, że co 2 miesiące zmieniasz i zmieniasz zarówno z flagowców na średniaki, ale pewno z powrotem, no skoro było to kilkukrotnie, to pewno wracasz czasami również ze średniaków później na flagowce, nie uważam tego za błąd. To się, jeżeli widzisz, że jest jakaś okazja, masz to jakoś przekalkulowane, albo po prostu cię stać i wiesz, że możesz sobie co jakiś czas, tam co 2 miesiące pozwolić, żeby na pewno jeden telefon wymienić i bez dopłaty, tak? No bo podejrzewam, że jak sprzedałeś 12 mini, to tym bardziej 256 nie musiałeś za dużo dokładać do Redmi Note 10 Pro. Ale z drugiej strony, co te 4 miesiące w takim razie, czyli co drugą rundę, musisz dołożyć, żeby kupić sobie flagowca wracając ze średniaka. W sensie na takiej samej zasadzie, że sprzedajesz i dokładasz. Jeżeli co 4 miesiące możesz sobie pozwolić na telefon, to super, no nie widzę w tym nic złego, tak? Są osoby na Twitterze, jest taka Natalia, która zmienia co chwilę telefony. Ja się dziwię, bo ona kupuje na przykład, znaczy nie uznaje tego za wadę, tak? Ja się dziwię po prostu, że ludzie tak migrują między telefonami. Chociaż mi jest też ciężko to oceniać, w związku z tym, że ja po prostu mam swojego iPhone'a i zawsze mam jakiś inny testowy telefon, tak? Więc nie ma tak, że po prostu jestem na jednym telefonie, że się nudzę, co chwilę coś jest nowego, więc pewno jakby ta potrzeba zakupu nowego urządzenia jest u mnie dużo mniej silna niż u osób, które po prostu są z jednym telefonem
jako swoim prywatnym. Natomiast ta Natalia po prostu zmienia bardzo często telefony i też pewno dokłada tu mniej, tu więcej, sprzedaje na przykład czasami po 2 miesiącach jako prawie nówki, bo urządzenia właściwie są nadal na gwarancji 2 lata bez 2 miesięcy, nie mają żadnych śladów użytkowania i pewno jakby odsprzedaż nie jest aż tak dramatyczna, ale zawsze gdzieś tam trzeba dołożyć. Więc ja nie uważam, że to jest złe, natomiast czy ja bym się przerzucił? Pewno nie, no znaczy w sensie uważam ogólnie, że średniaki zrobiły się na tyle fajne, że można spokojnie z niego korzystać i sam mógłbym korzystać z takiego urządzenia bez dwóch zdań. Natomiast jeżeli mam możliwość raz w roku kupienia sobie telefonu, to i tak planuję, żeby sobie co roku kupować po prostu iPhone'a, bo Androidów po prostu mam no, testowych tyle, które mam dłużej, krócej, o czym też będziemy za chwilę mówić, to raczej bym po prostu, ja zawsze będę szedł we flagowca, tak? W sensie, no, kupuję sobie coś, co jest dobre, powiedzmy, czy najlepsze od danego producenta, z danego ekosystemu i dla mnie jest ok, a przekrój telefonów, które się u mnie na kanale pojawiają, jest naprawdę bardzo duży, więc to nie jest tak, że ja żyję tylko w tej bańce telefonów za 5-6 tysięcy. Mam masę telefonów, ostatnio chociażby było sporo, które były jako tanie 5G, ogólnie jako tanie, mocniejsze średniaki. Były też telefony za 7-8 stów, tak? No, więc nie mam z tym problemu. Korzystam z nich normalnie, tak jakbym korzystał ze swojego prywatnego, zresztą mówiłem wielokrotnie, że ja dużo częściej korzystam z prywatnych telefonów niż z iPhone'a, no bo jakoś no muszę te cykle nabijać, powiedzmy, na tej baterii, żeby widzieć, jak faktycznie telefon wytrzymuje, a nie, że odpalę sobie film na YouTubie i niech sobie leci tam coś, nie? Jacek Jagiełło. Cześć, robicie świetną robotę, zawsze łapkę w górę. Dzięki bardzo. Ozzy Lajkos. Cześć, robicie. Przeważnie słucham cię w formie podcastu, więc nie wiem, czy taka sytuacja miała już wcześniej miejsce. Mianowicie ostatni film obejrzałem tutaj na YouTube i pod jednym z pierwszych komentarzy, siemanko, zauważyłem niepokojące odpowiedzi po angielsku. Jest to nic innego jak zwykły scam, bo ty dodające odpowiedzi w komentarzach i nie polecam wchodzić w takie strony nikomu, chyba że chce się pozbyć środków na PayPalu. Proponuję ci zablokować. Tak, Flixon, tak, zablokowałem. Nie powinno to już się pojawiać, tak? Zresztą u mnie linki ogólnie są zablokowane i one się nie pojawiają. Z tego powodu, że nie jestem w stanie weryfikować wszystkich linków we wszystkich komentarzach, we wszystkich tam kilku tysiącach filmów. Więc no prostym rozwiązaniem jest to, żeby ograniczyć i żeby wszystkie linki wpadały do spamu. Ale dzięki za czujność, tak, widziałem ten, Kuba też zwrócił mi uwagę, że jest jakaś akcja na ten i jest to Flixon plus wiele odmian tego jest dodane do czarnej listy, więc nie powinny się już pojawiać, mam nadzieję. Jeżeli się pojawiają, to dajcie oczywiście znać, no bo może znaleźli jakieś obejście. Nowy ja, no to przygotuj się z laptopów Samsunga, bo niedługo będzie sprawdzian. UK, Niemcy, Włochy mają już je na stronie w sprzedaży. Tak, widziałem właśnie, wczoraj było w tech newsach, polecam. Kurczę, no jaram się tym strasznie, tym bardziej, że Samsung zapowiedział, że będzie jakaś większa integracja, więc jest szansa, że po prostu będzie jakaś realna walka na ekosystemy. No Samsungowi oczywiście brakuje tych głośników inteligentnych, mają te multiroomy stare, ale to nie jest jednak to samo. Okej, okay, no póki co Bixby działa mniej więcej tak jak ten, jak Siri, bo działa po angielsku i tyle można z nią pogadać. Natomiast no nie ma głośnika, powiedzmy, z tego Samsungowego jeszcze, więc już nie wiem ile on 4 lata miał temu wyjść. Nie wiem, co mi się stało. Ale tak, jeżeli chodzi o laptopy, to jestem ciekawy. No ja miałem przez długi czas laptopa, mówiłem o tym, Samsunga RF511, zresztą wszystkie początkowe filmy były, nie wiem, chyba pierwsze 500 filmów może nawet było wyrenderowane na tym laptopie, który był bardzo leciwy już wtedy, ze słabą matrycą, bo tam nawet nie było Full HD. A później też miałem kilka takich testówek z Samsungowych, więc cieszę się, naprawdę się cieszę, autentycznie. Tym bardziej, że Huawei jest bardzo mocny w laptopy teraz, więc cieszę się, że będzie tu po prostu jakaś konkurencja takich stricte producentów, którzy mają również smartfony, o tym mówię, no bo oczywiście mamy, no jest jeszcze Asus, tak? Ale Asus na taką skalę smartfonów nie produkuje. Dominik Kowalski, cześć. W najbliższym czasie zamierzam zmienić swój aktualny S9, bo już przez te kilka lat zwolnił. I teraz pytanie, czy w czerwcu, lipcu kupować S21, czy czekać do początku przyszłego roku na S22? Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. Wiesz co, to jest zawsze kwestia indywidualna. Jeżeli twój telefon rzeczywiście jest już w takim stanie, że nie jesteś w stanie z niego korzystać w jakiś tam sensowny i komfortowy sposób,
a środki masz już odłożone, w sensie jesteś w stanie wyłożyć na S21, to myślę, że jakby nie ma się co wstrzymywać, bo jednak jeżeli mówimy o S22, to nawet jeżeli on się pojawi tak wcześnie, tam w styczeń, luty, no to zanim wejdzie do sprzedaży, no to nadal masz 10 miesięcy, tak, czekania jeszcze, tak, no 9-10 miesięcy, no to jest dużo, tak, no. Więc no pytanie, no chyba, że chcesz czekać na tą wersję FE, która może się pojawi, zobaczymy jak ona będzie wyglądała, ale to jednak będzie urządzenie trochę tańsze, pewno gdzieś tam w jakichś aspektach gorsze. Więc myślę, że jeżeli coś się pojawi w tym roku od Samsunga, no nie wiem, no chciałbym, żeby się pojawił Note, ale to ciężko powiedzieć. Znaczy, za daleko, znaczy ja uważam zawsze tak, jeżeli kupujesz sprzęt, to jeżeli jest bliżej do premiery tego telefonu, który chcesz kupić, niż do tego, który aktualnie jest na rynku, no to warto czekać. Jeżeli jest dalej, no to i masz jeszcze dodatkowo taką sytuację, że widzisz, że twój telefon zwolnił, to myślę, że bym jakoś specjalnie nie czekał. Znaczy wiadomo, że warto przemęczyć jeszcze pół roku i wtedy za pół roku to już tylko 3 miesiące, 4 i już będzie nowy telefon. No ale jednak trzeba wytrzymać te 9 miesięcy, nie? Więc to nie jest łatwe. Boomer Merbu. Co do szczepionki COVID, nic nie jest ani czarne, ani białe. Z mojego otoczenia już 3 osoby zmarły w przeciągu tygodnia po zaszczepieniu. Dużo ludzi też trafia do szpitala po szczepieniach, zagrożenia życia, ale media w takich sytuacjach nie mówią jedynie o nopach, przepraszam. Polecam wyjść z domu do ludzi, a nie siedzieć tylko w zamkniętych czterech ścianach. Więcej widać w mediach niż w mediach. Wielu lekarzy, czy ogólnie personelu medycznego, nie szczepi się z tymi, czym szczepią inni ludzie. Zapewnie najbliższe lata pokażą, jaki efekt przyniosą te masowe wyszczepienia. Życzę zdrowia i racjonalnego myślenia. Dzięki, ja uważam, że szczepionka to jest jedyna droga do racjonalnego i zdrowego podejścia. Chociaż naturalnie ona nie chroni przed tym, że się nie zarazisz, tak? No myślę, że wszyscy mają tego świadomość, tylko chodzi o to, żeby po prostu nie przechodzić tej choroby ciężko. Ja się szczepię, uważam, że to jest sensowne. Wszystkich znajomych, których mam, namawiam do szczepienia i uważam, że oczywiście wszędzie, zawsze, przy każdym leczeniu, to jest tak jak masz, nie wiem, operację wyrostka robaczkowego, niby prosta, tak, ale statystycznie no jakiś tam promil, powiedzmy, tych operacji kończy się niepowodzeniem. I przy szczepieniach pewno również coś takiego występuje i jest to zależne od stanu zdrowia, od wielu, wielu innych czynników. Natomiast jakby skuteczność szczepionek jest na tyle duża, że uważam, że warto, tak. Czyli każdy robi co chce, tak, natomiast uważam, że jeżeli dostajesz za darmo szczepionkę i nie chcesz skorzystać z jej zaszczepienia się i później trafiasz do szpitala, gdzie masz typowe jakby objawy i przechodzisz ciężko COVID, to okej, państwo powinno ratować takich ludzi, ale powinno im na końcu wystawiać rachunek za to, że nie chcieli skorzystać ze szczepionki, która kosztowała tam, nie wiem, 50 euro powiedzmy, a później leczenie takie kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Więc uważam, że powinni później takich ludzi ciągnąć za odpowiedzialność finansową. Faceless 993. Robert chyba ma już Zenfona 8. Tak, miałem go 3 tygodnie. Znaczy, generalnie nie chcę uogólniać, natomiast i mówić, że któryś producent jest super, a który nie, ale natomiast uwielbiam bardzo często podejście Asusa, bo potrafią wysłać telefon 3 tygodnie nawet przed premierą. I to jest dla mnie ogromny komfort, bo ja mogę na spokojnie sobie po prostu korzystać z tego telefonu, a nie, że muszę się szczypać i śpieszyć z tym, żeby przygotować materiał i tak dalej. To jest świetna sprawa i bardzo to lubię w przypadku Asusa, że te modele rzeczywiście przedpremierowo są znacznie, znacznie wcześniej, bo ja mogę z tego telefonu korzystać po prostu sobie normalnie, wiadomo, tam nie mogę go nigdzie pokazać w kadrze ani na jakimś zdjęciu, tak. Muszę sprawdzać, czy czasem jakichś znaków wodnych nie ma, gdzie wrzucam jakieś zdjęcia. I to są te jakby dodatkowe obostrzenia, na które muszę zwrócić uwagę, ale korzystam po prostu normalnie z telefonu i po prostu po, nie wiem, 2 tygodniach korzystania, mam jeszcze tydzień do recenzji, do premiery, to ja mogę sobie zebrać te wszystkie moje myśli, to co sobie na bieżąco gdzieś tam pisałem w notatniku. Mam zdjęć, nie jak zawsze, minimum 200, bo staram się tak, żeby recenzji nie robić, jeżeli nie mam 200 zdjęć przynajmniej. Ale przy takim Asusie miałem spokojnie chyba tam 350-400 zdjęć i byłem naprawdę zadowolony, że mogłem sobie z tych zdjęć wybierać, jakie chciałem, nie było żadnych problemów. Erior, witam. Czy odinstalowanie aplikacji, która zawiera wirusa, wystarcza, aby pozbyć się problemu, czy trzeba przywrócić telefon do ustawień fabrycznych? Pozdrawiam. Wiesz co, no to wszystko zależy od wirusa, tak? Jeżeli to jest taki wirus, który powiedzmy pojawia się po prostu gdzieś tam na stronie,
to może po prostu powodować, że to jakaś aplikacja wystarczy. No, na pewno bym próbował jakby zacząć od tego, co mówisz, czyli najpierw odinstalować aplikacje, ewentualnie te, które powodują jakieś dodatkowe problemy. Mam tutaj na myśli na przykład coś takiego, że jeżeli na przykład infekowana jest stricte przeglądarka, no to jakby z usług, czy jakby z, nie wiem jak to nazwać, no jakby z elementów renderowania materiału w przeglądarce nie korzysta tylko przeglądarka, tak, ale korzysta również Facebook, Twitter na przykład, gdzie jak klikasz w jakiś link, to ci się otwiera jakby link bezpośrednio w aplikacji, tak, gdzie możesz kliknąć sobie wtedy otwórz na przykład w Chromie i masz wrażenie, że ta strona już była otwarta w Chromie. To dlatego, że ona się jakby pośrednio gdzieś tam otworzyła w Chromie, tylko wewnątrz aplikacji. Więc te aplikacje mogą być również gdzieś tam zainfekowane. Próbowałbym najpierw wyczyścić te aplikacje, żeby na przykład nie tracić wszystkich danych. No ostatecznie jest zawsze kwestia przywrócenia do ustawień fabrycznych. Natomiast zwracam tutaj uwagę, że zgranie tych danych również nie jest proste. I co polecam w takim przypadku? Pamiętam, że kiedyś coś takiego robiłem. Polecam po prostu stworzyć sobie nowego Gmaila, jakiegoś takiego, żeby się zalogować na telefonie, żeby to nie był Gmail, który jest też podłączony do innych telefonów czy innych komputerów. I z tego Gmaila po prostu przesłać sobie zdjęcia, czy na dysk sobie wrzucić po prostu wszystkie pliki, które mamy najważniejsze, bo one są i tak czy siak, przepraszam za dzieci, one są i tak skanowane wewnątrz poczty czy wewnątrz dysku, więc dzięki temu, no myślę, że Google ma akurat najlepsze tutaj te wszystkie skanery, bo one są aktualne, są cały czas aktualizowane, jeżeli coś się pojawi. Ja tak wielokrotnie robiłem, jak miałem jakieś problemy z telefonami, że się zacinał, że jakieś aplikacje, że jakieś zdjęcia się nie chciało otworzyć, tylko i takie były jakieś dziwne chocki, klocki dla bezpieczeństwa. Piotr Jałow, hej robicie, czy słyszałeś może coś o nowym telefonie A82 5G? Jeśli tak, to jak myślisz, jaka cena i kiedy premiera? Mówiłem w poprzednim, znaczy dwa technicy temu o tym, że taki telefon jest. Czy warto czekać, aby kupić A52 5G? W jaki sposób można się z tobą kontaktować na bieżąco? Bo na FB masz dwa konta, kiedy się pokaże nowy film o telefonach 2000 czy 2300. Dzięki, pozdrawiam. Ok, to od końca to 2300. Nie wiem, zobaczymy. No myślę, że możemy wrócić do tych zestawień, bo dawno ich nie było. Teraz miałem bardzo dużo urządzeń, muszę przyznać. Zresztą przyszła mi znowu jakaś super dawka od Xiaomi parę dni temu. Ale faktycznie musimy do tego wrócić. Druga rzecz, możesz pisać na, czy najwięcej odpisuję na Twitterze, na prywatnych wiadomościach, to od razu wiem, że nie każdy ma Twittera, ale no ewentualnie na prywatne wiadomości na Facebooku na tym recenzję. Jeżeli chodzi o A82, nie wiem, znaczy pytanie, no bo mówisz o A52 5G, czyli jednak o telefonie gdzieś tam w granicach 2000 zł. A82 będzie na 100% dużo droższy z jednego prostego powodu, bo on ma lepszą speckę i on będzie bliżej modelu S21 czy jakby odpowiednika S21 FE, jeżeli się już pojawi, to będzie tuż przed flagowcem, tak? Więc to na pewno będzie większy i też droższy model, więc nie wiem, czy akurat chcesz czekać, żeby dołożyć, czy ewentualnie myślisz o A52 5G jako tym takim docelowym modelu, on na pewno będzie tańszy od tego A82. Ale tu na razie nic nie wiem, bo chyba oficjalnie jeszcze nie zostało to zaprezentowane, więc to są takie jakby sfery domysłów jeszcze. Tak czy siak, no pytanie, jaki masz telefon teraz, czy możesz jeszcze poczekać, czy już ci się spieszy, czy to nie wiem, czy brałeś coś wcześniej u operatora, kiedy się kończyło operatora. No tutaj musiałbyś sobie to rozważyć po prostu. Aregem, jeśli chodzi o LG, to kiedyś miałem V10, świetny telefon i tak, świetny, ale niestety ekran był jakaś masakra, to znaczy wiedziałem, że to IPS, ale że tak kiepski, to nie. To niestety spowodowało, że telefon sprzedałem. Gdyby nie to, to telefon być może bym miał do dzisiaj, jednak AMOLED to AMOLED, pozdrawiam. No ja się też z tym zgadzam, w sensie wolę jak nawet gorszego AMOLEDa takiego niż na pewno dobrego IPS-a. Natomiast jeżeli chodzi o V10, no miał świetną obudowę, takie chyba, jak dobrze pamiętam, miedziane takie wstawki, gumowy tył, fajny ten dodatkowy ekran, fajny telefon, taki wprowadzający kilka dodatkowych rzeczy, ale ten ekran dodatkowy pamiętam, że raz, że tam chyba przy tym było jakieś wycieki światła ogromne, takie naprawdę fantastyczne,
No, wyglądało to tak przeciętnie, ale telefon fajny. Znaczy, na tamte czasy było to taki powiew świeżości, powiedzmy, na kanale, szczególnie dla mnie, tym bardziej, że urządzenie miało coś innego, czego nie miały inne, więc no tak. Paweł Dąbrowski, siema Robert, który tablet byś wybrał? Lenovo M10, nie miałem, P11, czy nie miałem, nie wiem co to, czy Galaktyka A7, czyli Galaxy A7. Tylko Galaxy A7 testowałem, więc ciężko mi powiedzieć o tamtych. Nie byłoby to fair, gdybym powiedział, że Galaxy jest najlepszy, bo nie wiem. Biały chłopak, cześć Robercie, co jeśli ktoś znajdzie mojego smarttaga, bo jeśli ktoś znajdzie AirTaga, to wyskoczy mu numer telefonu do właściciela lokalizatora. Czy w tym Samsungu jest tak samo? Dzięki za odpowiedź, miłego weekendu. Zacznę od dzięki wzajemnie. Powiem tak, że no, właściciel AirTaga musi wiedzieć, żeby przyłożyć, jeżeli to jest iPhone, to nawet chyba nie będzie wiedział. Znaczy, to pewno się dowie, tak, że tak to działa. Natomiast właściciel Androida, no, musi wiedzieć. A to jest głupie, bo niestety na AirTagu nie ma żadnego znaczka NFC, nic takiego. Musi wiedzieć, gdzie ma w swoim telefonie NFC i musi przyłożyć to NFC do tej plastikowej części, nie do tej metalowej. Czy tam ze stali nierdzewnej. Więc no to jest taka rzecz, która też jest nie jest wprost powiedziana, więc trzeba się domyśleć. Przy SmartTagu nic takiego w ustawieniach nie było. Ja sprawdzałem innymi telefonami, dotykałem z różnych stron i nigdy mi nic nie wyskoczyło. Nie było też żadnej funkcji takiej, żeby pozostawić jakieś dane kontaktowe, więc raczej nie. Raczej działa to na takiej zasadzie, że po prostu tylko jest, że zlokalizowano twoje urządzenie i tyle. Paweł Nowak, Robert, pamiętasz, że wszyscy na NFZ płacimy, więc takie ty możesz korzystać, a ty nie, to chyba mało dobre rozwiązania, w szczególności, że coraz więcej rzeczy i tak trzeba robić prywatnie. Nie wspominając już, że gdy tak to działa, to nie ma tu mowy o dobrowolności szczepień, a raczej o dobrowolnym przymusie. Byłoby to przymuszenie wynikające z budżetu danej rodziny, a nie z wolnego wyboru. Pozdrawiam. Znaczy nie, no oczywiście, natomiast uważam, że jeżeli jest powiedziane wprost, że szczepionki chronią i nie tylko ciebie, ale też twoich bliskich. I jest to podane jako rozwiązanie i wyjście z pandemii, tak? No bo podejrzewam, że Hiszpanka by, nie wiem, ile tam było, 50 milionów Europejczyków by nie zabiła, gdyby i też trwało chyba 4 lata, z tego co pamiętam, nie zabiłaby 50 milionów, gdyby oczywiście było wiadomo, że maseczki bardziej chronią. Nie było wtedy takich innych maseczek, jak takich szmacianych. Jak dobrze pamiętacie wtedy, i gdyby były szczepionki, to pewno by się tak to nie rozlało. Natomiast uważam, że skoro szczepionki są za darmo, są szczepionki obowiązkowe, więc każdy musi zaszczepić dziecko na kilka takich chorób, które są oczywiście dobrowolne, które nie są wymagane w kalendarzu szczepień. Ale my też mamy możliwość dobrowolnie zaszczepienia się na grypę. Tylko że grypa w dużo mniejszym zakresie zabija, tak? No i grypa się tak nie przenosi, w sensie nie zaraża aż tak bardzo, gdzie nie u każdego powoduje, powiedzmy, zgon. A tu jednak ta transmisja jest bardzo rozbudowana, więc no uważam, że okej, no powinny być takie osoby ratowane, tak uważam. Natomiast nie powinno być to tak robione, że jeżeli ktoś miał możliwość za darmo się, bo nie, mówię oczywiście. Okej, jeżeli ktoś nie ma możliwości, bo nie dostał terminu, to spoko, no to wiadomo. I zresztą tak było w momencie, kiedy nie było jeszcze szczepionek, ale jeżeli ktoś miał możliwość zaszczepienia się i powiedział nie, bo się nie zaszczepię, bo mi wszczepią chip, a później nagle umiera w szpitalu i zajmuje miejsce komuś, kto po prostu nie miał możliwości się zaszczepienia, a chciał, no to moim zdaniem jest nie fair mimo wszystko i taka osoba powinna za to zapłacić. Mumin, Sony Xperia 10 marek, czy ma kosztować 429 euro w przybliżeniu 2000 zł? Co to na to? Nie wierzę w to. Znaczy, w sensie, nie wierzę, że to u nas będzie 2000 zł. Jakby było 2300, to jeszcze 2400, to widzę jakiś tutaj sens. W sensie, dobry ekran, głośnik pojedynczy, ale specka przyzwoita, aparaty zobaczymy. Okej, okay, jest to jakoś tam względne, ale liczę, że, znaczy boję się, że to raczej będzie gdzieś 2700, to jest mój strzał, więc i wtedy może być problem. No i znowu chińskie czy koreańskie znaczki, czy jakieś uśmieszki. Witam, czy BMW też ładujesz do 80%, żeby bateria nie ucierpiała? Wiesz co, często tak, w sensie jak ładuję tak, że wiem, że nie potrzebuję pełnego zasięgu, żeby jechać gdzieś, że jadę gdzieś tam dalej, w sensie, że mam, nie wiem, 200 km do zrobienia,
To tak, no bo wiem, że na przykład po mieście mi to w zupełności wystarczy i zresztą ten czas ładowania, ja nie mam wallboxa w domu, więc czas ładowania to jest tam prawie 12 godzin od zera, więc gdzie tam to ostatnie 80% to jest raczej gdzieś koło 3 do 4 godzin, więc tak po 8 godzinach odpinam, jak miałem tam kilkanaście procent, 8 godzinach odpinam, mam ponad 80% i to mi w zupełności wystarczy do takiego jeżdżenia, więc tak, chyba że jadę gdzieś dalej. No i zresztą w telefonach jest, powinno się robić tak samo, ale to wiecie, przy samochodach jest ten proces, przynajmniej w tej hybrydzie BMW jest tak długi, że jestem w stanie na to zareagować, tak? Natomiast jeżeli chodzi o telefony, to często podłączam na chwilę, coś mi tam zajmie czas, bo gdzieś tam dziecko coś, nagle się okazuje, że już mam 50% baterii naładowanej, więc dużo ciężej jakby kontrolować to w przypadku telefonu, chyba że ma taką funkcję, żeby ładować do 80%. Ale żaden z moich prywatnych telefonów czegoś takiego nie ma, więc bardziej testuję to, powiedzmy, na przykład tak jak w Zenfone 8, jak to działa, jak to wygląda z czasem ładowania, ale na ogół ładuję do 100%. No bo podejrzewam, że większość użytkowników telefonów, którzy będą pytali, jak trzyma bateria, będą jednak chcieli znać statystyki ze 100% ogniwa do wykorzystania. No i też tak rozładowuję telefon pewno do 5%, do 3% czasami, czego staram się normalnie w swoim telefonie nie robić. Nie polecam po prostu, ale robię to, no bo to jest testówka, którą i tak po mnie dostanie tylko inny tester, ona nie wejdzie do sprzedaży, więc nie boję się, że ktoś tam będzie miał zjechaną baterię. Michał Smyk, myślisz, że Google dobrze robi rezygnując z takiego odgłosu z procesorów Qualcomm na rzecz własnych, podobnie jak Apple? Nie jest to dość ryzykowne? Gdyby Pixel 6 był z autorskim procesorem i nową matrycą w aparacie i trzy obiektywy, to może być świetny model w tym roku. Premiera pewnie październik 2021. Nie, ja uważam, że to jest świetny ruch. Nie mówiłem o tym specjalnie w tych newsach, bo to tak grubym niciami szyte dla mnie, że w sensie trochę za wcześnie, w sensie od jakiegoś pomysłu wdrożenia czegoś do faktycznego etapu, kiedy będą procesory produkowane i będą już w danym urządzeniu, myślę, że mija trochę więcej niż tam, nawet jeżeli telefon się pojawi we wrześniu, październiku, czyli tam powiedzmy nawet te kilka miesięcy, ale ogólnie uważam to za świetny ruch. Dlaczego? Bo procesor będzie skrojony na miarę Androida, a nie, że będą jakieś tutaj problemy optymalizacyjne. Jeżeli to będzie pod czystego Androida robione, to myślę, że będzie dopasowany świetnie. Nie będzie żadnych problemów z kompatybilnością, jeżeli chodzi o aplikacje gry, no bo tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, dawno, dawno temu miały Mediateki czy Kiriny miały takie problemy, jeżeli chodzi o optymalizację. Jeżeli to będą procesory, które będą wydajne i będą na poziomie tych Snapdragonów, to nie mam nic przeciwko. Miałbym przeciwko, gdyby to było w przypadku, nie wiem, Sony, HTC, LG, tak jak w przypadku Samsunga, nie zawsze te Exynos dobrze wypadają, ale w przypadku Google'a mam wrażenie, że po prostu one będą tak skrojone, żeby po prostu działały świetnie. One mogą się nie sprawdzać u innych producentów, bo mogą na przykład nie ogarniać niektórych protokołów, które mają jakieś inne nakładki, ale w czystym Androidzie myślę, że skoro Google to robi do swojego systemu, no to są tylko same benefity, w sensie to jest takie granie do jednej bramki. I software, i hardware będą po prostu wyciągały maksimum z tego, co jest w stanie urządzenie zaproponować. I uważam, że to jest świetny ruch. Znaczy, już pomijam to, że kolejny producent procesorów, który zawsze jakby pozwala na to, że im więcej graczy na rynku, tym bardziej konkurencja się stara, bo tak zawsze jest, to z drugiej strony uważam, że połączenie czegoś takiego, czyli robienie i software'u, i hardware'u, będzie owocowało po prostu tym, że z biegiem czasu, może nie w pierwszej generacji, może nie w drugiej, może nie w trzeciej, ale z biegiem czasu na pewno te telefony będą pod jakimiś względami lepsze od tych, które będą na innych procesorach i to nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dritex, jaki smartfon do 1500 zł z AMOLEDem na 5G? Wydajność mi nie zależy, mogą być nadchodzące smartfony. Zastanawiam się nad Realme 8 Pro A52. Myślę, że jeden i drugi, one są trochę w innych cenach, nie? Więc na to też zwracam uwagę, szczególnie, że Realme chyba było ostatnio w promocji, jak były, i to ładnych. Myślę, że w jednym i drugim przypadku są telefony, które są w świetnych przedziałach cenowych, swoich, bardzo dobrymi propozycjami. Jakbym miał coś wybrać? Pewno wziąłbym Samsunga, ale to ze względu na to, że po prostu bardziej lubię nakładkę Samsunga, tak? Znaczy lubię tą, która jest w Realme, Oppo, tak dalej.
pod względem funkcji, ale wizualnie bardziej mi się Samsungowa podoba. No i chyba wyglądowo też bez tego napisu Realme, który jest taki odpustowy. Okej, może być fajny, ale nie dla każdego. Pewno wybrałbym A52. No ze względu chociażby na kolorystykę aparatów też, bo zdjęcia na pewno, jeżeli chodzi o dynamikę, są ładniejsze bez dwóch zdań, więc taki mój strzał. Maciek Ania, hej robicie, czy spotkaliście się Xiaomi z czymś takim, że jak się wejdzie w ustawienia baterii i tam są jakieś sugestie, co można zoptymalizować, to jest urwany tekst, znalazłem to w modelu 9C. Nie pamiętam, przyznam szczerze. Ostatnio używam A52 tylko na 120 Hz na swoim internecie i już wyniki na baterii nie są tak optymistyczne. Około 5 godzin na ekranie, co starcza mi na dzień, a 50 nie starczał. Wiesz co, no i nie wiem, czy to się nie pokrywa z moimi wynikami. Miałem takie 4,5 do 5,5 godzin na 120 Hz. I mówiłem, że można o te 40 do 50 minut jeszcze wydłużyć, zmniejszając tą częstotliwość. Więc chyba jest bardzo podobnie. Pytanie, jeżeli ci nie wystarcza, to wiesz, że przełączasz się na 60 Hz. Jeżeli wiesz, że ci to wystarcza albo masz się gdzie doładować, to jednak no, wrażenie płynności jest lepsze, więc no, w zależności od okoliczności. No, myślę, że nie każdy, część osób na pewno ma możliwość doładowania telefonu gdzieś tam w pracy albo w samochodzie gdzieś tam po drodze. Jeżeli tak jest, to lepiej doładowywać telefon nawet tam krótko, ale kilka razy w ciągu dnia, niż żeby telefon był cały czas gdzieś tam przy 100%, cały czas pod gniazdkiem, albo cały czas gdzieś tam w granicach poniżej 20%. Dla baterii na pewno będzie to lepsze. Znalazłem bug w systemu, znaczy za każdym razem, kiedy wyłączam Bluetooth, to na kilka sekund całkowicie się zawiesza, co do wydajności. Aha, to chyba odnosi A52 jeszcze raz. Nie spotkałem tego, testowałem z Budsami Live i one grały ok, ale no chyba nie, wyłączałem chyba kiedyś tam Bluetootha, bo sprawdzałem, zawsze sprawdzam, czy wszystkie funkcje działają, jak się klika, przeklikuje się przez te wszystkie no, przełączniki przy powiadomieniach. Więc nie zauważyłem tego, ale no to może, ja miałem też na innej wersji, więc oprogramowania, więc może kwestia tego, że coś tu się teraz porobiło. Co do wydajności, to jest podobnie jak na zwykle płynności, to znaczy raz kliknę i otworzy się płynnie jak na flagowcu, a innym razem przytnie jak jakimś za 400 zł. Mam nadzieję, że aktualizacja to poprawi, bo ciągle jest na kwietniowy. Jak nie, to już nie wiem, czy to wina, że mają taką samą optymalizację, czy może ja coś instaluję, co spowalnia te telefony, bo jakby procesor był podobnej mocy jak A50, to pewnie byłoby to samo. Mam też 4 GB muzyki, ale to chyba nic nie powinno robić. Pozdrawiam. Nie, to nie powinno. Znaczy, moim zdaniem telefon działa naprawdę bardzo sprawnie. Nie jakoś petardowo, jak flagowiec, ale ponosi wystarczająco. Nie miałem z nim jakichś większych problemów. Więc, no mówię, no może kwestia faktycznie tej aktualizacji coś tutaj poprawi. Szymon Stokłosa. Uważasz, że Zenfone 8 może być ciekawszym odpowiednikiem od S20 FE5G? Poza brakiem tele i kui, wszystko wydaje się w niej być takie same lub lepsze, a rozmiar tym bardziej przy niecałych 6 calach. Myślę, że będzie hit. Myślę, że aparat może mieć gorszy, tak? W sensie nie jest tak imponujący. No tak, zdecydowanie wydaje mi się, że tak jest, jeżeli chodzi o Zenfone 8. Myślę, że bateria w S20 FE trzymała dłużej. Ekrany myślę, że są dość podobne. Wydajnościowo bym powiedział, że Zenfone 8 jest szybszy. W sensie mam wrażenie, że działał płynniej, zdecydowanie, bez dwóch zdań. To była rakieta, torpeda. I wydaje mi się, że S20 FE miał też niższe temperatury w takim codziennym użytkowaniu. Głośniki lepsze w Zenfonie, chociaż nie takie topowe jak w Rockfonie. No, jest bardzo ciekawym telefonem, tylko ludzie się jednak boją tego Zenfona. Niby zapewniali 2 lata aktualizacji, oprogramowania plus poprawki, ale jak faktycznie to wyjdzie, to ciężko powiedzieć, więc no zobaczymy. Ja sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Mam taką tylko nadzieję, że jak uda mi się już 8 Flipa dorwać, to że jeszcze gdzieś tam na chwilę później będę miał kontakt z 8 zwykłą, żeby zobaczyć, jak ona faktycznie po jakimś dłuższym czasie działa. Ale na to nie mam wpływu, tak? No, i tak długo telefon miałem przed premierą, więc no, muszę go zapewne w ciągu najbliższych kilku dni już oddać, niestety. Dobra, dzięki za dzisiaj. Zapraszam oczywiście na jutro może film, nie zobaczymy, bo okazuje się, że dzisiaj ma być jeszcze jakaś ładna pogoda, a planowałem dokończyć recenzję Moto G100. A jednak chcę spędzić ten dzień, bo cały tydzień następny ma padać z dziećmi gdzieś tam na słońcu, więc zobaczymy, tym bardziej, że dzisiaj można wyjść bez maseczek.
Zobaczymy, no, może pocisnę w nocy, jeżeli mnie ręka jakoś mocno nie będzie bolała i się będę dobrze czuł i tak dalej. Więc może się uda, może nie, może bardziej po południu, może będzie gdzieś tam koło południa. Zobaczymy. Jeżeli nie, to na pewno w poniedziałek. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć, cześć, pa, pa.